Dzień dobry Państwu. W związku z coraz liczniej pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi czasu, jaki jest potrzebny do rozpoznania sprawy przez 28 Wydział Cywilny Sądu Okręgowego w Warszawie, tzw. Wydział Frankowy, chciałbym wyjaśnić, ile mniej więcej czasu realnie potrzebuje sąd na to, żeby podjąć decyzję i co ewentualnie można zrobić, żeby, jeżeli czas pomiędzy kolejnymi decyzjami wydaje się być zbyt długi. Na wstępie należy zaznaczyć, że wszystkie terminy, na podstawie których proceduje sąd, są tak zwanymi terminami instrukcyjnymi, co oznacza tyle, że ustawodawca zaleca, aby dana czynność była podjęta w danym terminie, jednakże nie obwarowuje jej żadną sankcją w przypadku jej ewentualnego uchybienia. Tak więc na przykładzie, w przypadku spraw frankowych, najczęstszym wnioskiem jest wniosek o zabezpieczenie roszczenia. Wniosek ten, zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego, powinien być rozpoznany w terminie 7 dni, natomiast z uwagi na ilość spraw w dziale frankowym obecnie zajmuje to nawet około 8 tygodni. Jeżeli decyzja nie pojawi się natomiast w takim czasie, warto złożyć w sądzie wniosek o podjęcie czynności poprzez rozpoznanie tego wniosku, co zwykle skutkuje jego rozpoznaniem w terminie około 3 tygodni. Równie często pojawia się pytanie dotyczące tego, czy wpłynęła odpowiedź na pozew i co robimy dalej. Tutaj nie ma niestety jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ sąd już na tym etapie ma możliwość teoretyczną do wyznaczenia terminu rozprawy. Jednakże w sprawach frankowych znacznie częściej jest zarządzana dalsza wymiana pism procesowych. Natomiast jeżeli zdarzy się tak, że sędzia po zapoznaniu się z odpowiedzią na pozew zdecyduje się wyznaczyć ten termin, to przypadnie on prawdopodobnie najwcześniej za około 2 lata, co niestety wynika z nieadekwatnej liczby sędziów do liczby toczących się postępowań. Pytanie, czy można coś z tym zrobić? No, odpowiedź jest bardzo prosta, należy jak najszybciej złożyć pozew w sądzie i zarezerwować swoje miejsce w kolejce. A co dalej, jeżeli już mamy wyrok pierwszej instancji? Tak naprawdę od tego dnia mamy 7 dni na to, żeby złożyć wniosek o uzasadnienie wyroku, który otwiera nam ewentualną drogę do możliwości jego zaskarżenia. Nam, czy też drugiej stronie, jeżeli również złoży taki wniosek. Apelacja powinna być wniesiona w terminie 14 dni od dnia, kiedy zostanie doręczone uzasadnienie tego wyroku. Natomiast realny czas oczekiwania na rozprawę apelacyjną w tej chwili wynosi około od jednego do nawet 2 lat. Dziękuję za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że udało mi się wyjaśnić wszelkie kwestie. Gdyby jednak coś Państwa nasunęło, jakieś pytania, zachęcam do wysyłania ich w komentarzach.